prawdziwa. Jak modelka z Instagrama sprawdził mi tę resztę życia. Jakby spojrzenie rzuciła na mnie urok czarownica. Pięknie śpiewasz. Natalia się jeszcze nie skapnęła. Ale się skapnęłam teraz, dobra? Jasne, jasne. Ogólnie to ten kalekas sobie ostatnio coś zrobił w nogę, przez to nie mogliśmy się spotkać ani nic, ale już podobno jest z nią okej, także albo okłamała szefa, albo mnie. Kurwa, Weronika, ej! Kula jeszcze słucham. Ja tam nie widzę. Ale z tego, co ja wiem, jest to na testy to zrobiła. Pisała do mnie, jak byłam w pracy. No bo się na hulajnozy wyjebała. No i tak wyszło, że... Bo pękł hamulce. No właśnie. I jakoś chula, bo była mi dostępna. Ale wróciłam do zdrowia. Jakoś wróciłaś? Tak. Boże, jakie te niebo... Jakby słońce tam jest. Patrzcie, jak moja kochana koleżanka pięknie stanęła. Jak się cieszy jeszcze. Tu kolejna się jak cieszy. Idealnie, jakby... Czy wy widzicie tą prostą linię? O tutaj. Tak, pięknie wyszło. Pa, pa! Zostawiła nas. Może tym razem dobrze zaparkuje. Wątpię. Idziemy dalej na sesję. Prawda. A tu jedzie nasza... Kierowca jedzie! No jednak nie, tym razem to się zaparkowała. O Jezu, jak ona zaparkowała znowu. Weronika? Ja mam takie pytanie. Który instruktor dał ci prawo jazdy? Każdy. Egzaminator. Wiesz, Natalia, co znalazłaś? Patrz! Jaki śliczny. O nie. No nie, ale jaki śliczny. Jak się pata wołowa. O nie, wyjdzie za mnie. Jestem świadkiem tego oto pięknego wydarzenia.
Właśnie chciałam ponarzekać, że nie mogę się nawet z wami przywitać, bo ktoś właśnie kosi trawę i właśnie akurat przestali wtedy, kiedy chciałam się przywitać. I teraz właśnie zaczęli. A więc hejka, hej wszystkim, z tej strony Weronika Jerek i jest już dzień kolejny i lecimy do sklepu tak o po prostu, bo mama czegoś zapomniała i ja muszę iść. Ogólnie to ze mną jest taki problem, że ja się wstydzę nagrywać w sklepach ogólnie, bo lecą tam tą kawę, co pokazywałam i... Aha, dobra, widzę wodę, bo to w sumie tutaj przyszłam. Tak, widzę wodę. Myślałam, że coś spadło. Ogólnie oczywiście jako jedyna jestem bez maseczki. Dobra, norma. Boże, to są papcie, których potrzebuję. Ej, bez kitu.